Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj, jak dobrze widzicie, jesteśmy znowu na naszym magu. Tak jak wspominałem we wczorajszym odcinku, mamy na tym magu znowu dużo rzeczy do roboty, ponieważ no 71 level, co za tym idzie, możemy już znaleźć klucz w gabinecie magii i pocisnąć sobie dalej z lochami. Więc dzisiaj najprawdopodobniej wbijemy pupile. No tak jak mówiłem wczoraj, no piąty dzień dość słabo, powinno to być wczoraj. No ale co zrobić? No stajawki wbiliśmy, tak jak mówię, 71 poziom, nic tutaj się nie zmieniło. W lochach się nic nie zmieniło, dlatego że no tego smoka bardzo, bardzo ciężko już było na wczorajszym etapie pokonać. Może tam bym musiał poszukać broni, może coś bym tam musiał pokombinować, ale po co? Po co, jeżeli teraz dostaniemy klucz, to wbijemy tam może, nie wiem, z dwa levele czy coś takiego za darmo, znajdziemy nową broń, znajdziemy nową klatę, bo to mi jest bardzo potrzebne, żeby tą nową klatę znaleźć i wtedy będziemy mogli już kombinować tutaj z tym smokiem i potem z dziesiątym, żeby ten ołtarz szmaragdowej łuski zamknąć. Co więcej, klasera w tym momencie mamy 64,5%. Nie pokazywałem wam w sumie, jakie mi osiągnięcia doszły. Coś tam mi doszło. Najedź 100 twierdz, bodajże tego nie widzieliście. Wydobądź 100 rzeczy z kopalni, to też. To już mi oczywiście doszło tam albo wczoraj, albo w niedzielę, tylko zapomniałem wam o tym powiedzieć. Jubilera to już miałem dawno, drugi ekran miałem, ok. Więc jeżeli chodzi o osiągnięcia, to tyle. I co więcej tutaj? Chyba nic. No wczoraj zrobiłem, zakręciłem kółkiem, zrobiłem areny, zrobiłem te trzy paski i w zasadzie tyle. Wszystko, co wczoraj się działo, powiedzmy, no to widzieliście na odcinku. Więc tak to po prostu wygląda. Tutaj jak widzicie, no wszystko, nic nie mam zapisanego. Aha, twierdza, jeżeli chodzi o twierdzę, puściliśmy wczoraj wieczorem twierdzę na poziom 9, za 11 godzin nam się skończy. No i już tak jak mówiłem, dużo, dużo tutaj surek dają ataki. W sensie, no już w ogóle zaczęły dawać, tak? Dzięki temu, że skończyła się ta ochronka. Także sobie tutaj lecimy i będziemy zbierać na tą twierdzę dziesiątkę, którą mam nadzieję, że puszczę już dzisiaj wieczorem od razu, no i potem wiadomo, kopalnia dziesiątka, no bo jednak bardzo, bardzo szybko to wszystko nam pójdzie, nie? W sensie, no szybko zamkniemy, jakby nie patrzeć, te pierwsze 9 lochów, no i wtedy te podziemia i tyle. Na wstępie jeszcze, w sumie jest już druga minuta ponad, ale na wstępie zostawcie kciuka w górę, jeżeli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o tym, będzie mi bardzo miło, nie? Teraz macie chwilkę, żeby zjechać. Dzisiaj o 18 będzie streamek z Shakesa, więc zapraszam na Twitcha, link macie w przypiętym komentarzu i opisie. I co więcej, aha, i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam. W tym momencie mamy chyba 11 600 subików, fajnie by było w jakimś fajnym tempie, powiedzmy, fajnie w fajnym tempie, po prostu szybko wbić te 12 000 subów, kolejny, można powiedzieć, taki kamień milowy. I zapraszam jeszcze oczywiście na Discorda dla widzów, tam ciągle sobie piszemy i tam są informacje wszelkie o jakby streamkach, czy się coś zmieni, czy się nie zmieni, także zapraszam. Dobra, jeżeli chodzi o blog reklamowy, to tyle. Tutaj mi się nic nie kopało, dlatego że jak widzicie, mam dużo, dużo miejsca zajętego. Tu mam odłożone jakieś dwa gemy takie pod ręką, powiedzmy, na Inte i na HP. No jeżeli nam się, jeżeli ich je zużyje, no to po prostu będziemy sobie kopać dalej. I tak, no myślę, tutaj raczej nic nie mam do jakby wymiany, więc będziemy szukać klucza, ewentualnie sobie kupimy jeszcze, jak nam jakaś podka wyleci, no to warto przy okazji kupić. No ale to zobaczymy, no póki co tego klucza nie ma, sprawdzałem jeszcze, czy on jest na pewno od 70 w gabinecie magii i tak właśnie jest, żeby tutaj się nie zrobić faila jakiegoś na odcinku, także no będziemy szukać. Dobra, ja tutaj w sumie nic nie sprawdzam, tylko muszę rolować, tylko no tak jak mówię, no te potki sobie będziemy kupować, no bo czemu nie, nie? Jak już i tak przy okazji rolujemy, no to będziemy tych potek mieli na jakiś dłuższy okres czasu. No długo nie dropi ten klucz. Nie wiem, ile mieliśmy na starcie grzybów, ale chyba już z 15 około poszło. No ale cały czas go nie ma. Inteligencja. Tutaj eliksir, no mamy na 24 dni, to w sumie tego nie będziemy kupować. Chyba że nam się trafi za golna, no to wtedy wiadomo. Dobra, lecimy dalej, cyk, cyk. Okej, i mamy klucz, dobra. Klucz do chorego drzewa. Tu potka na zręczność, więc nas nie interesuje. No i lecimy. Pierwszy przeciwnik, skażone drzewo, 92 level, lecimy cyk, no i tak jak mówiłem, praktycznie z bomby pokonany. Będziemy sobie zapisywać te walki i jak szybko pokonamy, to potem sobie obejrzymy, powiedzmy, całość, nie? 72 level, czyli już kolejny. Ja tutaj chcę zapisywać od razu, żeby mi się tam, wiecie, nie zbugowało, żeby wam wszystko pokazać. Dobra, wściekły wilk to jest wojownik, w sensie wojownik i mag. 73 level wbiliśmy, czyli no jeszcze dwa levele i będziemy mieli ten upragniony, powiedzmy, 75. Ościzgły bob, no on też powinien szybko paść, dokładnie. Tak jak mówiłem, no to są darmowe levele, przynajmniej dwa, jak nie lepiej. 118 level, poczekajcie, a ten mag
który? 122, okej. No to my tego Gremlina jeszcze powinniśmy tutaj pocisnąć, tak mi się wydaje. No fajnie by było wbić ten 74 jeszcze, ale jeżeli się nie uda, no to będziemy szukać broni. 108 tysięcy HP, poczekajcie, może my troszkę zwolnimy i sobie pociśniemy w taki sposób, żeby zostało mu jakoś, no tam była taka powiedzmy bliska próba, ale powiedzmy, że tak ze 150 i mniej, jeżeli się uda. No on tutaj już jak widzicie wydaje się taki mocniejszy powiedzmy, ale myślałem, że szczerze mówiąc, że jeszcze on padnie, nie? Żeby tak 5 z marszu zrobić, no to będzie ok. No i dobra, 307 560, 376, 579, no on ma tutaj 4 levele mniej aniżeli ten jadowity smok, ale jak widać, no nie chce paść, nawet w ogóle ciężko, żeby jakąś bliską próbę ogarnąć, więc dobra, no mało nam brakuje do levela, szkoda, że nie wbiliśmy jeszcze jednego, zawsze to by były lepsze bronie, ale ok, musimy czekać poszukać, plus 45, no właśnie o tym mówię i przy okazji szukamy klaty, która nada mi inteligencję i będzie na i będzie z miejscem na klejnot. Dlaczego? No jak widzicie, ta klata nam daje 62 inteligencji, a ta nam daje 130, więc tutaj na spokojnie 70 inteligencji możemy wyciągnąć, no i bronię, no to wszyscy wiemy, o co chodzi. I tak naprawdę szukamy tylko i wyłącznie tych, tylko i wyłącznie tych dwóch rzeczy, no bo resztę, no to mamy te epiki, to niech one sobie będą, nie? Tu mamy na HP, czyli w teorii, no ale nie chcę kombinować, chcę tutaj sobie wziąć na pewno na inteligencję. Dobra, jest jakaś broń, tylko że rozrzucik jest słaby, co prawda nam daje na plus, ale chyba nie ma sensu, chyba trzeba poszukać czegoś z wysokim rozrzutem. O, na przykład coś takiego, nie? To by było git, co prawda plus 22, no ale rozrzut kosmiczny górny, tylko że no na szczęście, no to tym bardziej nas nie interesuje. No i mamy klatę na inteligencję. Plus 58, co prawda troszkę pancerza tracimy na niej, ale wydaje mi się, że to jest chyba ok. No plus 60 inteligencji, więc nie ma co tutaj się zastanawiać, co dzisiaj w ogóle chce wiedźma, aha, te trinkety nazwijmy to, więc dobra, klatę już powiedzmy, że mamy, to i tak wiecie, kilka leveli znowu będziemy zmieniać, więc nie ma co się jakby nad tym zastanawiać. No teraz tylko i wyłącznie ta rózga nas interesuje, tu jest fajna rózga, no ale rozrzut jest średni, ok, bez dziury to nawet nie sprawdzamy, tutaj to nas bardzo nie interesuje, lecimy dalej. Inteligencja plus 40, wow, to jest idealna rózga, dobra, bierzemy to zdecydowanie, tylko no teraz w tym momencie, skoro zużyliśmy klejnot na intę, to musimy sobie znowu poszukać jakiegoś klejnotu na intę, co nie jest wcale takie super dla nas, no ale powiedzmy, znowu na szczęście, wiecie co, to już mogę w sumie założyć, a tą to mogę sprzedać, no bo czemu by nie, 73 level, no niedługo będziemy mieli Graala, który na pewno też nam pomoże, jeżeli chodzi o tutaj znalezienie itemków do klasera, no i też niedługo będziemy mieli Kowala, jakby nie patrzeć, więc no to też będzie git, już nie trzeba będzie się męczyć z tymi właśnie klejnocikami, żeby ich tutaj szukać. Okej, mamy broń, mamy wszystko, wydaje mi się, że jest dobrze. Jeszcze wam w sumie nie pokazałem rankingu, to też możemy, zanim jeszcze przejdę dalej. W tym momencie wygląda to tak, no spoko, nie? Spoko ranking, tutaj mamy 223 level i ten kolega ma też już podziemia. Sprawdziłem sobie przed odcinkiem z ciekawości, ile osób ma podziemia, czy w ogóle ktokolwiek ma. No i Bercy Phil, chyba tak to się czyta, ma już podziemia, jak widzicie, szósty poziom, jako jedyny na serwerze, więc no spoko. Natomiast jeżeli chodzi o pupile, to w tym momencie, w sensie przed odcinkiem patrzyłem, było 85 osób, teraz jest 86. Także no też okej, nie? My mamy dzisiaj 3 paski, więc jest duża szansa, ja to nagram rano, jest duża szansa, że złapiemy sobie i pupile te z rana i pupile z wieczoru, no ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zaczynamy. Zgniło zielony gremlin, no on w tym momencie z taką bronią, no już powinien paść o wiele szybciej, chociaż zobaczcie, że i tak jest tam stawiany jakiś opór mimo wszystko, kurde, no szczerze mówiąc myślałem, że on szybciej padnie, a tutaj zobaczcie, że coś jest nie tak, czemu on nie pada? No broń nam dała chyba z 40 średni, górę mamy bardzo, bardzo potężną. Jeżeli chodzi o kamyki, no to mamy 4 na HP i 5 na inteligencję. Czy to jest ok rozkład? Może by nam się jeszcze jeden na inteligencję przydał? Nie mam pojęcia. No ale mamy 2,5, tutaj mamy 1600. No wydaje się git, nie? No chyba po prostu mamy pecha. No to spróbujemy go troszkę przycisnąć. Zobaczymy, jak on pójdzie. Ale myślałem, tak jak mówię, że 10 maksymalnie grzybków i on padnie. A tutaj zobaczcie, że coś go nie możemy pokonać. 44 tysiące, 86 tam było. I w ogóle zobaczcie, no tyle pokonaliśmy w tym kolejnym lochu przeciwników, a oni w ogóle, dobra, udało się. I mamy 70.
75 level, super. A oni w ogóle nie dali nam żadnego epika i zresztą ten tak samo nie dał epika, także no szkoda. 75 level git, czyli już możemy te pupilki sobie złapać. Ale nie chcemy jeszcze tego robić, chcemy zobaczyć, jak tutaj nam pójdzie z innymi przeciwnikami. Na przykład z tym jadowitym smokiem. To jest wojownik, to jest 122 level. No tak jak mówię, na wojownika lepiej mieć ten jeden dodatkowy gemik na HP, no bo wiadomo, że taki tanki mag delikatnie bardziej jest okej na wojowników. No i zobaczcie, udało się, mamy jakąś czapkę. Plus 40, plus 39 dokładnie statystyk tych trzech podstawowych, a jeżeli chodzi o boki, no to tracimy po 51, no ale chyba Warf, nie? Chyba jak najbardziej Warf, od razu mamy tutaj gemika, którego możemy wrzucić, kolejny epik do kibla, tą klatę to nie wiem w sumie po co trzymam, możemy ją sprzedać. Ktoś mnie pytał pod wczorajszym filmem, po co trzymam broń z pierwszego levela i tam ktoś mi odpowiedział, ale mogę od razu powiedzieć, bo może ktoś jeszcze się zastanawia. Broń z pierwszego levela można praktycznie za darmo ulepszyć u kowala, no w sumie nie praktycznie, tylko po prostu za darmo u kowala razy 20, a tutaj jak pewnie wiecie, mamy takie osiągnięcie, ono jest gdzieś chyba tutaj, dokładnie. Bezkresz możliwości, ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. I właśnie o to w tym chodzi, że możemy tą broń z pierwszego levela ulepszyć za darmo i od razu nam za darmo wleci osiągnięcie, nie? Bo tak jak mówię, ktoś tam pytał. Dobra, mamy króla jaszczura i mamy też w tym momencie kogo? W tym momencie mamy toksyczne drzewo, tutaj jest wojownik. No i ten wojownik jest bardzo, z tego co widzę, podobny do poprzedniego. Także może, aha, zapisaliśmy. My to sobie może obejrzymy na koniec, wiecie, bo i tak te lochy idą szybko, więc powiedzmy, że sobie obejrzymy na koniec. Ten wojownik jest bardzo podobny do poprzedniego, więc może faktycznie i jego jeszcze tutaj pokonamy bez zmiany żadnej broni ani nic takiego. Powiedzmy, że sobie poklikamy tak gdzieś do 250 grzybków, zobaczymy, czy w ogóle jest sens. No dostaliśmy nowy epik, zawsze to tam troszkę statystyk na plus. Co prawda nam troszkę boków odeszło, może tych boków tu dodamy, wiecie, tak żeby mieć 300 w podstawie, bo to one są w sumie tanie, biorąc pod uwagę ile mamy golda, jeszcze 15, one są w sumie tanie, no a zawsze tam troszkę ta odporność w tym momencie nam pomoże. Poczekajcie, tu mamy kryta 300, tu mamy 400, tu mamy 4, 5, dobra, to tu możemy z 5 dodać, jeszcze jeden. A, zbugowało się, ale jest okej, dobra. No i w tą zręczność powiedzmy, że też możemy wrzucić. Co prawda teraz nie mamy żadnego zwiadowcy, chociaż nie, ten jaszczur, ten boss to jest zwiadowca. No to jego jak najbardziej możemy sobie ogarnąć. Dobra, 300, 300, tutaj mamy 400, tutaj mamy 300, 450, czyli jest chyba okej. Okej, wracamy do tego. No i tak jak mówię, jeszcze na niego troszkę tych grzybków powiedzmy, że wydamy. Zobaczymy, jak tutaj z nim pójdzie. No tak jak mówię, no on ma co prawda dwa levele więcej od tamtego, no ale jest mimo wszystko raczej bardzo, bardzo podobny, jeżeli chodzi o HP, jeżeli chodzi o statystyki, także też w teorii powinniśmy go pokonać. No ale to jeszcze zobaczymy, czy się uda. 250, 253, jeszcze ostatni grzybek, nie udało się, dobra. Czyli co, chyba lecimy po to gniazdo, mam trochę klepsydr, także możemy to zrobić na odcinku. Tylko że ja musiałbym sobie tutaj otworzyć, na szczęście już mam przygotowane. Gdzie możemy znaleźć wyspa trupiego, w ogóle jakie mamy misje w tym momencie? Czarnolas, mroczne bory i step strapionych, okej. Bo pamiętamy jak działa, w sensie nie wiem czy tak działa, ale najlepiej tak robić, że jeżeli mamy dzień i mamy z tych pierwszych trzech kupili coś do znalezienia w dzień, to najlepiej tą lokację wybierać, bo prawdopodobnie gniazdo nam z niej wypadnie. Tak zazwyczaj to działało, tylko tak, step strapionych w dzień z tego co widzę i krainę Erogenii. My mamy chyba step strapionych, tak? Tak, dokładnie. Okej, czyli bierzemy sobie to, cyk, no i dokładnie, i mamy gniazdo, super, otwieramy to gniazdo, no i mamy siorb pierwszy, czyli bardzo dobry pupil, dzyńka. Dzynki nie mamy niestety, tutaj mamy gorylołapa, także też lipa, tutaj mamy płomiełaza, także lipa, no i mamy złotkę, także lipa, czyli w sumie dostaliśmy pety, tylko jednego peta, którego potrzebujemy. Okej, tutaj mamy dwa w nocy, tutaj mamy step strapionych i erogenia. Poczekajcie, co my tu w ogóle mamy w tym momencie? O, jest erogenia, dobra, to od razu możemy wziąć. Co nam poleci? Poleciała nam dzynka, no to super. Czyli, a no tak, bo jeszcze nam mógł polecieć ponik. Czyli mamy tak, dwa razy step strapionych jeszcze, dwa razy krainę Erogenii i nigdy land jest tego co widzę i wyspę trupiego ruba, dobra. Propolis, moczary mary, czyli z tych nie mamy akurat nic. No i powiedzmy, że sobie weźmiemy, chociaż
Kurde, czy my chcemy tych pupili tutaj na odcinku teraz szukać? Dobra, no powiedzmy, że poszukamy, chyba że nam się skończą klepsydry, no to wtedy będziemy lecieć już, olejemy po prostu ten temat, nie? Czyli tak, w tym momencie nie mamy nic do złapania, czyli sobie polecimy to. O, mamy lustro, aha, właśnie, o tym lustrze też wam w sumie nie mówiłem jeszcze. Lustra mamy, no zresztą sami widzicie zawsze na starcie odcinka, w tym momencie mamy tyle tych kawałków lustra i powoli to jakoś idzie, nie? Myślałem, że jakoś tam ciężej będzie to zebrać, ale nawet sporo nam tego wszystkiego dropi. Tu mamy Maerwyn, miasto Teges, czyli znowu nic. No i czy my chcemy, no nie, ta misja jest strasznie słaba pod względem expa, to my chyba wolimy tą dziesiątkę, bo ona nam daje prawie 100 tysięcy. Także okej, no bierzemy tą dziesiątkę, lustro prędzej czy później się znajdzie, ono nie jest nam w tym momencie wyjątkowo potrzebne. Okej, poczekajcie, tu mamy dwa razy step strapionych, erogenie, no i mamy tą Nigdylandię i wyspę drugiego łba, czyli chyba nic nie misnąłem na razie. Tu mamy 55. Dobra, powiedzmy, że weźmiemy tą misję. Maerwyn, wyspa trupiego dłuba. Okej, czyli to bierzemy jak najbardziej. Mamy jakiegoś pupilka w wodzie. Aha, i my w ogóle teraz możemy, jeżeli chodzi o środowiska, no to też w sumie zepsułem, dobra, to mój błąd, bo przecież środowiska nam dadzą sporo w tym momencie, jeżeli chodzi o expa, no to byśmy wbili sobie level, zawsze to więcej expa zawki, nie? To też mój błąd, no ale to jest właśnie to, jak się robi coś na odcinku. Okej, walimy dzyńką tego, powinno pójść bez problemu i od razu karmimy, lecimy dalej, tym powinniśmy pokonać bez problemu, dokładnie, no i mamy 77 level, jabłuszko zostawiamy, no bo w tym momencie nas ono nie jest nam potrzebne, bo nie mamy jeszcze ponika. Tym powinniśmy bez problemu pokonać dokładnie, no i tym powinniśmy bez problemu pokonać tego. No może nie tak bez problemu, okej, teraz się udało. No i zobaczcie, no wbiliśmy prawie cały level z tych środowisk, więc jest git. Czyli tak, w wodzie już mamy wszystko złapane, co możemy teraz. Nigdylandia, step strapionych i erogenia, tak? Dokładnie, o tej Nigdylandii muszę pamiętać. Dziewiczy kanion, propolis, zmurszały las. Dobra, to tutaj nic nie mamy. Tu jak najbardziej możemy wziąć sobie tą siódemeczkę. Ile w ogóle trwa odcinek? 16 minut. To nie ma tragedii jeszcze. Maerwyn, zmurszały las, gnuśnogród. Czyli w dalszym ciągu nic ciekawego. Ile mamy jeszcze? Aha, została nam ostatnia klepsydra. No to lipa, mówiąc szczerze. Miasto Teges, Maerwyn, Czarnolas. No tutaj 72, no to ta siódemka będzie o wiele lepsza na pewno. Dobra, powiedzmy, że sobie tą siódemkę pociśniemy. I czy mamy coś? Dziewiczy Kanion, Nigdylandia, Propolis. Czyli nic nie mamy z tego, co widzę. No już nie mamy klepsydr, czyli w zasadzie nas to nie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o... poczekajcie, aha, tu nam jeszcze poleciał ten, a, bo to musimy zostawić. Nie bardzo nas to w tym momencie interesuje, no bo nie będziemy, wiadomo, czekać na misję na tym, no to sobie to ogarnę później, nic straconego. Nie zaczynamy misji, no bo nie mamy jeszcze tego lustra, czyli okej. No i możemy tutaj sobie w sumie zrobić jeden atak, powiedzmy, że ten, zobaczymy, czy w ogóle, o, uda się go pokonać bez problemu, bo na szczęście nic nie nakarmił. To jest takie trochę ryzykowne, bo wiadomo, że tutaj ludzie na bieżąco te pety dostają. Więc jakby, tak jak mówię, no to jest ryzykowne, dlatego że nie wiemy, czy on na przykład tu nam się pojawił z jedynką, a już sobie mógł nakarmić na kolejne poziomy, ale niech będzie. Na razie się wstrzymamy, ten pierwszy atak był git, bo wygraliśmy. I tyle, więc możemy polecieć w zasadzie dalej. Fajnie, że te pety mamy. Możemy sobie polecieć dalej z czym? Tylko z tymi lochami chyba, nie? Najpierw tak, może zobaczymy, ile nam dają kolejne bronie. Plus 14 tutaj widzę, plus 5, no to one nie są jeszcze jakieś wybitne. Dostaliśmy troszeczkę statystyk, jeżeli chodzi o te pety. Poczekajcie, inteligencja, no w sumie dwa pety to mamy tylko z wody i z tego, więc no bardzo dla nas nie są one jakieś tam wybitne. Poczekajcie sekundę. Może jeszcze tutaj delikatnie sobie posprawdzamy. No ale broń nam raczej lepsza nie poleci. Dobra, no poklikamy go trochę. No może się uda, 185. Wiadomo, że no jakieś tam statystyki dostaliśmy z tych pupili, 80 tysięcy znowu. No zobaczcie, te próby o wiele lepiej wyglądają, aniżeli zanim te pupile zdobyliśmy. Także go może troszkę poklikamy. On by nam dał prawdopodobnie może nawet 79 level, coś takiego. No pewności nie mam, co prawda, no ale we will see. Szkoda, że on nie chce szybciej paść, bo potem byśmy może tego jaszczura pokonali i jakoś by to poszło. No ale dobra, udało się. 78, prawie 79 git. Tutaj mamy cyk, jakieś rękawiczki dostaliśmy, które są no słabe, możemy od razu sprzedać. Pamiętamy, że od 80 jest kolejny loch, nie? Więc to też warto zaznaczyć. Mamy chciwego gremlina. Chciwy gremlin to jest zwiadowca. Czy on też nam padnie, czy nam nie padnie? No jeżeli on by nam padł, to dzisiaj mamy odblokowany kolejny loch i jutro będziemy mogli znowu coś tam działać, no ale zobaczymy. No zobaczcie, że te próby są co jakiś czas, powiedzmy, że bliskie. Tamten ma 130 level ten boss, więc no z dwojga złego lepiej klikać tego gremlina.
No ale czy uda się go tutaj pokonać, to ja pewności nie mam. Poczekajcie, może znowu jakaś broń. Plus 28, zobaczcie, tylko że no górny rozrzut ma mniejszy. No to chyba nie, ale już można jakiejś broni o kurde, zobaczcie, co to jest za broń. Na HP co prawda, ale okej, dobra, czy nam tutaj, czy my tutaj jeszcze damy radę coś pokombinować? Jest kamyczek na inteligencję, cyk. Mamy tutaj, to sobie możemy wrzucić. To sobie możemy sprzedać bez problemu. No i jak to teraz wygląda? Tej inteligencji mamy mniej. No dobrze by było jeszcze jeden kamyk na inteligencję znaleźć, biorąc pod uwagę, że to jest broń na HP, więc dobrze by było jeden kamyczek podmienić. No niestety na HP, ale dobra, niech on tam będzie z boku. Na pewno się przyda, lecimy dalej. Znowu na HP, tylko że mały, to w sumie sprzedamy. Szkoda sobie zagracać miejsca. Na zręczność to nas bardzo nie interesuje. No tak jak mówię, no chcę jeszcze przynajmniej, dobra, jest na inteligencję. Chcę jeszcze przynajmniej jeden loch pokonać i wtedy już mamy pewny kolejny loszek, nie? Więc to będzie git. 126, okej, możemy powiedzmy zamienić tutaj. I chyba tyle, możemy jeszcze wrzucić troszeczkę tutaj w tą inteligencję, powiedzmy troszeczkę statystyk, cyk. Tutaj możemy wrzucić, żeby mieć 25%, tu mamy po 305, tu mamy 405, dobra, wydaje mi się, że statystyki są ok. Zobaczymy, czy uda się pokonać. No to jest bardzo duży ten górny rozrzut, bardzo dużo nam też średnich doszło, więc no jeżeli by jakieś siadły krytyki z górnego, powiedzmy, rozrzutu, no to powinno to siąść bez większych problemów. No znowu sobie tak standardowo zostawimy z 50 grzybków na codzienne czynności, tak jak to miało miejsce na wczorajszym odcinku na meduzie. No ale co, no może się uda go tutaj pokonać. No kurde, taką mamy broń, próby były bliskie, 144 tysiące tam mu zostało. No szkoda jakby on nie padł, nie? Szkoda jakby on nie padł. No ale wygląda na to, że nie... że padł. I znowu, wczoraj nam zostało 59 grzybków, a teraz mam 57 i mamy kolejny kluczyk, mamy 80 level, super, dobra, zajebiście, szczęścia mamy co niemiara tutaj, jeżeli chodzi o tego maga. I teraz chyba od 80 kluczyk jest na misji, z tego co pamiętam. Także dobrze, nie będziemy tutaj jakoś bardzo się napinać. Jeżeli ten klucz zdobędę, bo i tak tę misję będę zaraz robił, żeby te pupile połapać, jeżeli kluczyk zdobędziemy, o tu mamy dzynkę, kolejne jedzonko, to tam pewnie nam padnie za darmo kilka lochów, to ja będę je po prostu darmówkami, ewentualnie tam ze 2-3 grzybki wydam. No i jutro znowu się pojawi pewnie odcinek z maga, na którym znowu będziemy coś tam działać powolutku do przodu codziennie. To jest na pewno budujące. Dobra, na sam koniec mogę wam w sumie pokazać, tutaj już możemy sobie puścić misję, poczekajcie, 26, no to zdecydowanie bierzemy, chociaż nie, Nigdylandia nam tam nie była potrzebna, z tego co pamiętam, dokładnie, w dzień w Nigdylandii, tylko że no, to jest bardzo słaba misja, jeżeli chodzi o expa, ale to nic, wydaje mi się, że to nic, no to weźmiemy, bo no zawsze to tam jakieś statystyki, nie, weźmiemy sobie już tą misję i możemy sobie polecieć w te lochy, także lecimy na szybko, to są walki maga, więc one nie będą trwały krótko, nie będą trwały długo, także obejrzymy wszystkie i będziemy ten odcineczek kończyć. Wydaje mi się, że wyszło git, nie, nie pamiętam, który tam mieliśmy, chyba 71 level mieliśmy, no to wbiliśmy 9 leveli, jak najbardziej jest to ok. Dobra, skażone drzewo, tak nam padło, kolejny to jest ohydny gremlin, no pamiętamy, że to wszystko nam padało dosłownie za darmo, pierwsze przynajmniej chyba 4 lochy, potem przy tym piątym się pojawiły problemy. Dobra, cyk, kolejny to jest wściekły wilk, to jest mag, więc tutaj też walka dwóch magów jak najbardziej fajna, potężne hity potrafią lecieć z jednej strony i z drugiej strony, chociaż w tym momencie jak widzimy żadnych krytyków, on tak samo żadnych, no i my tutaj 130 tysięcy, minus 6,5 mu zostało, także git. Okej, mamy oślizgłego bloba, który jest zwiadowcą, także zobaczymy jak tutaj, jeżeli chodzi o niego. Dobra, tutaj jakiś hitek mocny z naszej strony, on tutaj nam jeszcze kryta, no i my, bardzo mocny, 265 tysięcy, także git. Zgniło zielony gremlin teraz, też te walki, no tutaj cały czas pamiętamy, że tą rózgę mieliśmy inną, potem sobie zmieniliśmy, bardzo fajny krytyk z 326 tysięcy z naszej strony, no i na koniec 225 zwykły, też pokonany, jadowity smog, na którym wiele osób się blokuje, no ale oczywiście te osoby się blokują w momencie, gdy ubijają go w drugi albo trzeci dzień serwera, my już mamy piąty dzień serwera, więc jakby no aż wstyd, żeby go tak długo trzymać. No ale pokonany, co prawda zostało nam 3000 HP, więc pamiętamy wczorajszy odcinek, gdzie praktycznie w każdej walce nam zostawało między innymi właśnie 1500 HP, 3000, czasem nawet 1000, więc no tak to wyglądało. No i dostaliśmy ten hełmik, no ale to już widzieliście. Wściekły niedźwiedź brunatny, czyli kolejny
kolejny powiedzmy wojownik, to już przedostatni loch, który dzisiaj pokonany, dwa mocne krytyki na starcie, trzeci krytyk, no zobaczcie, no to nie było wtedy takie proste, tutaj jeszcze bez krytyka, jeszcze była szansa, żeby on nas zabił, jakby walnął krytyka, no ale mieliśmy szczęście, więc się udało, aha, ja chciałem te rękawice sprzedać, a przecież już je sprzedałem, no i teraz mamy chciwego gremlina, zmieniliśmy tą broń, który nam dał w tym momencie 80 level i kolejny loszek, więc git, czyli teraz co, no kolejny loch, znowu pewnie wbijemy tam z dwa levele praktycznie za darmo, zmienimy broń, coś tam ogarniemy. No i tutaj tego bossa w tym, który to jest loch, w piątym lochu pokonamy, jakiś epik nam może poleci i tak to będzie wyglądać. Grunt, że mamy te pupile, no nie jest to co prawda trzeci dzień serwera, tak jak było w planie, no ale nie ma tragedii, nie? Wydaje mi się, że jest mimo wszystko okej. Tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie, że dzisiaj o 18 jest streamek na Twitchu, na którego zapraszam. I pamiętajcie, że w ogóle na streamku będziemy sobie na początku grać w Shakesa, potem jest plan, żeby sobie zagrać w Uno, więc chyba to będzie git. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i wbijajcie na Discorda dla widzów. Tyle, dziękuję wam za uwagę. O, nawet jesteśmy tutaj troszeczkę wyżej, już ma 88 osób, a miał 86, nie? Czyli doszliśmy my i doszedł jeszcze ktoś z tymi pupilami. Tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.